Czy osoba ukochana Ciebie kocha? Dzisiaj mamy dwie grupy, kochani. Witam Was serdecznie. Pierwsza grupa to karty Lenormand i aniołek ametystowy, fioletowy. Druga grupa to karty Tarota i aniołek opal biały. Więc wybierzcie sobie grupę pierwszą i drugą. Ja Was oczywiście serdecznie witam. Cieszę się, że jesteście. Dziękuję Wam za Waszą obecność. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Komentujcie również, lajkujcie, bądźcie aktywni, piszcie mi komentarze. Bardzo lubię czytać Wasze historie i komentarze, czy rezonują moje wróżby z Wami. Zapraszam Was na wróżby indywidualne. Napiszcie mi e-maila, mój adres znajdziecie w filmiku pod filmikiem w komentarzach. I okres oczekiwania na taką wróżbę indywidualną 1 do 2, 3 dni maksymalnie. Umówimy się prywatnie i powróżę Wam na różne Wasze osobiste pytania, dylematy. Zapraszam serdecznie. Teraz zaczynamy od grupy pierwszej. Czy osoba ukochana kocha Cię? Odpowiedź tak lub nie. Zobaczmy, co karty Lenormand pokażą. Czy on mnie kocha? Czy on mnie kocha? Czy on mnie kocha? Pokażcie, kochane, karty. Czy on mnie kocha? Pokażcie, kochane, karty. Czy on mnie kocha? Pokażcie, kochane, karty. W przełożeniu mamy kotwicę, czyli na pewno uważa ta osoba Ciebie za osobę stabilną, która może dać mu stabilną relację. Niemniej jednak są u niego dwie kobiety. Jesteś Ty jako osoba pytająca i jest jakaś inna jeszcze kobieta. Czyli są dwie kobiety, być może też dziecko, w dosłownym tego słowa znaczeniu, lub nowy początek, o którym on myśli. Ale myślę, że jest to rozdarcie pomiędzy dwoma kobietami. Pomimo tego, że on szuka stabilności i że Ty na pewno jesteś osobą, która dałaby mu stabilność, powiedziałabym tutaj, że miłości nie widzę. Raczej rozdarcie pomiędzy dwoma różnymi kobietami, które są w jego głowie. I być może nawet, nie wiem, żonie, dziecku, dziecko, tak, które jest, być może to wiecie już, każdy ma swoją historię, ale miłości tej nie widzę, więc odpowiedź jest nie. Bardzo mi przykro. I teraz zobaczmy grupę drugą z kart Tarota, kochani. Aniołek biały. Czy osoba ukochana mnie kocha? Czy on 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 mnie kocha? Powiedzcie, kochane karty Tarota. Czy on mnie kocha? Tutaj jest odpowiedź tak. I ma również on nadzieję na to, że te blokady przejdą, że to, co niedobre, jakby minie i pojawi się nowa szansa między wami. Odpowiedź słońce, tak, kocha ciebie. Ma pozytywne też bardzo uczucia, energię do ciebie, zamiary.
I mamy tutaj, kochani, dwie mega karty, dziesiątka pentakli, dziesiątka kielichów. Czyli mamy miłość, mamy stabilność, mamy rodzinę, mamy dzieci, mamy szczęście, apogeum szczęścia, romantyzm. Tak, odpowiedź tutaj jest jednoznaczna. Jest tutaj miłość w kartach, jest potrzeba jakby tutaj nawet związku właśnie, zawarcia związku małżeńskiego lub dzieci, potomstwo, pozytywne, bardzo pozytywne zamiary, no i chęć tutaj nowej szansy. Także odpowiedź grupy drugiej tak. Dziękuję, aż się odwrócił z tego wszystkiego mój aniołek. Do usłyszenia, kochani, zapraszam Was na wróżby indywidualne. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i do usłyszenia już wkrótce.